Cześć wszystkim, na pewno umiecie czytać, dlatego weszliście w ten film, więc myślę, że nie będę wam mówił, co to będzie, tylko po prostu przejdziemy do interesu. Najtańszy skład FIFA 17, oczywiście mówimy o składzie w pełni grywalnym, złotym, takim, który możecie na przykład zagrać w turniejach tych dziennych i się zakwalifikować do ligi weekendowej. Będzie to trudne, jeżeli nie jesteście dobrzy, ale jest to dobry skład, więc myślę, że można dać radę. Więc składem całości zagrałem 3 spotkania. W każdym zawodnik kosztuje 400 monet na kup teraz, w tym momencie, jednak go kupiłem drożej, bo kupowałem go wcześniej. Natomiast można ich, już podejrzewam, za 350 nawet wylicytować. Ale po prostu przejdźmy do interesu. W bramce Gilherme ja aktualnie używam w swoim drugim składzie, bo pokażę wam jeszcze drugi skład rosyjski, do którego możecie się ulepszać z czasem. Używam Makenfiejewa, natomiast na początku po prostu używam Gilherme, żeby zobaczyć. Obydwaj kosztują 400, to jest kwestia, którego wolicie. Mi się zdaje, że wolę Akinfiejewa, ale Gilherme jest też bardzo fajny. Środek obrony to dwóch graczy około 70 tempa, jeszcze nie 70, ale blisko, czyli Sanchez 1,85 m oraz Neto 1,87 m, nawet zaliczył bramkę z główki, ponieważ wystarczy ten wzrost zdecydowanie, żeby strzelać gole z rożnych na przykład. Szennikow, czyli gracz kosztujący 500, natomiast można go kupić za 400 spokojnie, także nie bójcie się, próbujcie licytować i szukać za 400, to was wyniesie bardzo mało wtedy. Eszczenko, i patrzcie teraz, porównamy sobie tych graczy. Obydwaj mają dobre pracowitości, czyli średnią w przypadku Szennikowa oraz wysoką w przypadku Eszczenko. Natomiast tak, dobre tempo jak na takiego gracza, bardzo taniego za 800. I tak, środek pomocy jest zbilansowany, jest dwóch defensywnych pomocników, jeden ofensywny i później jeden taki już bardzo wysunięty, a też ofensywny. Natomiast to jest tak, Song to jest gracz bardzo defensywny, z właściwie zerowym potencjałem idąc do przodu, bo tempo, dribbling, podania i strzały są słabe, natomiast fizyka i obrona jest dobra w połączeniu z dobrym wzrostem, więc bardzo ładnie tutaj się defensywnie rozgrywa nim. Denisov, który też jest defensywny, ale ma już dużo lepsze statystyki ofensywne niż Song, więc może też trochę wychodzić do przodu. I widzicie, dwie bramki, dwie asysty w trzech spotkaniach. Bardzo ładny wynik jak na takiego gracza i w ogóle Denisov jest bardzo, bardzo warty polecenia. Oraz Roshina, czy tak będę to mówił, ale no możliwe, że to jest źle, proszę mnie nie bić. Niech będzie, że to jest Ruben, więc nasz Ruben, przyjaciel, ma 4 gwiazdki, także to jest jedyny 4 gwiazdka w tym składzie niestety, ale no trudno. Jest SPO, natomiast jeżeli sobie ustawicie to jak ja widzicie, to i tak ma 10 zgrania, a jeżeli nawet nie, to menadżer z Ligi Rosyjskiej, tak jak ja mam tutaj, dałem po prostu kartę Ligi Rosyjskiej, wylicytowałem za 150 i dałem na menadżera tego, którego dostajecie razem z klubem, żeby miał dużo kontraktów i proszę, macie menadżera z 45 kontraktami specjalnie dla was. Także Ruben jest dosyć wysoki, ma bardzo ładne statystyki, bo 5 powyżej 70, 4 gwiazdki, lewa noga, czyli ustawiacie go na lewej stronie, żeby strzelić w dalszy ruch bramki i wszystko jest pięknie. Przechodzimy do mojego ulubionego gracza w tym składzie, czyli Popowa. Patrzcie na to. 4 spotkania, 4 bramki, 4 asysty. Dlaczego niektórzy gracze mają 3, 4, 5 spotkań? Dlatego, że ja ten skład czasem, jak zagrałem parę spotkań i miałem trochę więcej końców, po prostu sobie ulepszałem. Na przykład Popowa sobie zostawiłem prawie że na koniec. Popatrzcie, 4 gole, 4 asysty w 4 spotkaniach, zajebiście. Świetne pracowitości, znowu bardzo dobry wzrost. I tak, 80 tempa, strzelanie, podanie, dribbling 75 lub wyżej i fizyczność 71. Świetny gracz, naprawdę, gdybym miał 4 gwiazdki, rozważałbym granie go nawet w moim już takim najlepszym składzie Ligi Rosyjskiej. Ostatecznie wybrałem kogoś innego, ale o tym się przekonacie za chwilę. Ale jest naprawdę genialny i to, że można go za 400 monet kupić, to jest naprawdę okazja. Zdecydowanie. Mamy tutaj Luisa, który ma tylko jedno spotkanie, natomiast miałem tutaj wcześniej gracza, również z Ligi Rosyjskiej, również napastnika, którego sprzedałem. Był on, nazywał się on, na chwileczkę, znajdę go tylko, to był ten pan, Azmoun. Jako, że miał lepsze tempo, ale po prostu nie potrafił dla mnie w ogóle nic wykończyć. Strasznie słabo po prostu ze strzelaniem u niego było.
A Luisem zagrałem ogólnie 3 mecze, ale też to jest jego druga karta, bo tam mojego pierwszego Luisa przez przypadek wrzuciłem do wyzwania budowania składu. Także to jest mój drugi Luis. 5 gwiazdek słabszej nogi. To jest przede wszystkim główna rzecz u niego. Bardzo dobra fizyczność w połączeniu z dobrym wzrostem i tymi 5 gwiazdkami słabszej nogi. Robią robotę i jest bardzo fajny napastnik, którego partnerem jest Kokorin, który jest głównym graczem tej drużyny razem z Popowem. Po prostu, no tak, Popow i Denisow to są tacy moje ulubieni gracze razem z Kokorinem. Znowu, fajny wzrost, spoko pracowitości, jeden mecz niby rozegrany, 3 bramki, 2 asysty, jako że na początku grałem Luisem i tamtym Azmunem, dopiero później kupiłem Kokorina. A później Kokorin złapał kontuzję, bo właśnie to miałem też problem w tym składzie, że ciągle ktoś łapał kontuzję, ale to po prostu FIFA 17. Natomiast w tym jednym spotkaniu, które tam nie zagrał, zagrał świetnie, strzelił 3 gole, zaliczył 2 asysty, ma bardzo ładne statystyki i bardzo przyjemnie się nim gra, także zdecydowanie polecam go sobie zostawić na koniec, jeśli chodzi o ulepszanie. A teraz wam pokażę, jak wygląda mój ulepszony skład Ligi Rosyjskiej. Zmieniona jest formacja przy okazji, natomiast jakby stopniowo zacząłem od obrony, zmieniłem sobie graczy i formację. Akinfejew, tak jak mówiłem, jest na bramce tutaj. Obrońcy to Boketti, który jest bardzo tani, ale jest po prostu zdecydowanie najlepszym środkowym obrońcą w lidze rosyjskiej, więc trzeba na niego zebrać kasę jak najszybciej. Kwerkilla, który jest najdroższym graczem chyba w tym składzie, dlatego że jest srebrny, natomiast jakby po prostu możecie grać netto i nie zmieniać go, bo Kwerkilla no, jest graczem świetnym, ma statystyki jak właściwie patrzcie, że ma tempo troszkę lepsze niż Boketti, obronę 3 gorszą, fizyczność 1 gorszą, a reszta statystyk jest nieważna, bo to i tak środkowy obrońca, a ma świetny wzrost, a jest nieporównywalnie lepszy niż inni obrońcy z Ligi Rosyjskiej, także polecam go jako najlepszą opcję. Smolnikow, bardzo szybki, bardzo fajny zawodnik z dobrymi pracowitościami, też bardzo tani. Denisow, dokładnie to samo co Smolnikow. Moja ulubiona pomoc chyba jak na razie w grze, czyli Witzel, którym świetnie mi się gra od paru lat. Eremenko, który mi się dobrze gra od 2 lat. Dany, który mi się świetnie gra od FIFA 13, kiedy miał jeszcze 5 gwiazdek, który jest jednym z moich ulubionych graczy w historii w ogóle. No tutaj z kontuzją siedzi Noboa, którego grałem zamiast Eremenko na początku, natomiast z czasem go zmieniłem. Tylko że Noboa po prostu łapie kontuzję za kontuzją, znowu ma 3 mecze, tak? Natomiast ma bardzo fajne statystyki, gdyby nie te kontuzje, to pewnie bym go grał. Quincy, który jest niesamowicie dobry, ma świetne statystyki, pracowitości, wszystko na swoim miejscu. Szatow, też bardzo fajny gracz, do którego no to jest najlepszy możliwy skład tak naprawdę Ligi Rosyjskiej, jaki można zrobić, więc jakby gracze są świetni. Oraz Smolov, który jest po prostu takim lepszym, najlepszym po prostu napastnikiem w lidze rosyjskiej, więc jakby do niego dążycie z czasem. Polecam zmienić te formacje, bo mi się wydaje, że to jest najlepsze ustawienie możliwe dla Ligi Rosyjskiej. Co do tamtego składu wrócę jeszcze na moment, jako że jest to skład budżetowy, to na pewno się zastanawiacie, dobrze, zagram 7 spotkań, jako że z reguły kupicie graczy z 7 kontraktami. Zagram 7 spotkań. I co teraz? Kontrakty mi się skończyły, a gracze są właściwie wykupienie kontraktów to właściwie drugi skład. Właśnie na tym polega problem. Wykupienie kontraktów to właściwie drugi skład. Dlatego dla tych graczy nie kupuje się kontraktów, tylko się ich discarduje. Widzicie, macie powiedzmy taki netto. Kupujecie go za 400, ja na nim już mam 2 kontrakty. W tym momencie albo wrzucacie ten skład do wyzwania budowania składu i odbieracie sobie na przykład jakiś 2 świecących graczy, jeżeli macie na przykład drugi skład i chcecie go ulepszyć. A lepszą opcją jest po prostu go dać na szybką sprzedaż, ewentualnie próbować go, jak będą mieli jeden kontrakt, próbować ich sprzedać, jeżeli ktoś będzie głupi i nie spojrzy na kontrakty, to kupi. I tak naprawdę, patrzcie, kupujecie skład za 4400 monet i usuwacie go za 3300, więc tak naprawdę za darmo rozegraliście 7 spotkań, znaczy za 1100 monet zainwestowanych zagraliście 7 spotkań, czyli powiedzmy 3,5 tysiąca, 4 tysiące monet, a nawet więcej, jeżeli coś faktycznie wygraliście. Więc myślę, że zdecydowanie się opłaca na początek zrobić sobie taki skład, jakiś drugi tani skład, rotować nimi, żeby nie zmieniać kondycji. I w ten sposób jest naprawdę fajnie wejść sobie w rok FIFA. Także to było na tyle z mojej strony. Mam zresztą nadzieję, że zagracie takim składem. Możecie podrzucać swoje budżetowe składy, jako że ja co prawda mam sporo monet na koncie, ale gram aktualnie nadal takimi składami, żeby zbierać te monety na jakiś wyższy cel. To był Wojciech, dziękuję za oglądanie, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć!